Muzyka. Zdjęcia. Sam to wezmę. Dzięki. Czekaj. Moje kwiaty. Scenariusz i reżyseria. Hello, Alice. Witaj, Alice. So you really came? Naprawdę przyjechałeś. Yes, I sure did. Hi, Ray. Cześć, Ray. Wybacz, denerwuję się. Me too. Ja też. Well, would you like to come in? Wejdziesz? Great weather you have here. Fajną macie tu pogodę. Don't count on it. Lepiej uważaj. Cztery pory roku w jeden dzień. Zaraz może popadać. Thanks. You're taller than I thought. Jesteś wyższy niż myślałam. Come on. I'll show you the rest. Pokażę ci resztę domu. And this is the den? To pokój, w którym cię poznałam. Everything is just the way you described it. Zupełnie tak, jak opisałaś.
Tu spędziłam większość nocy, zdradzając swoje tajemnice nieznajomemu w cyberprzestrzeni. A teraz jesteś tu ciałem. Dziwny sposób na zawieranie znajomości. Przyjaciele nazwali mnie wariatem, kiedy im o tym powiedziałem. Nie sądziłam, że się spotkamy. Sam nie mogę w to uwierzyć. Znajdziemy ci pokój w hotelu. Hotel? Zarezerwowałam ci miejsce. Myślałem, że zostanę tutaj. To jest Irlandia. Jedziesz do pracy? Szef nie dał mi wolnego. Ale wpadnij, kiedy odpoczniesz. Chłopcy się ucieszą. Mówiłam, że trenowałeś kickboxing. Spóźnię się. Do zobaczenia. Co pija twój szef? He loves Beamish. Uwielbia Beamish. Okay, I'll see you later. Do widzenia. Grant? Na razie nieźle. Jedźmy. Jimmy! Jimmy! Yeah? Don't open the pub, okay? Nie otwieraj pubu. Why, what's up? Dlaczego? Just don't open po prostu the pub, nie otwieraj. Okay? Is everything all right? Wszystko w porządku? I've got some business. Muszę załatwić parę spraw. Gdzie są najbliższa kwiaciarnia i pub? Kwiaciarni nie znam, ale pub jest za rogiem. Excuse me. Nie widziałeś tabliczki? Zamknięte. Chciałem sześciopak Beamish. Tylko z beczki. A to co? Skąd to się tu wzięło? Mam Beamish. Dzięki uprzejmości Ira. Jakieś kłopoty? Żadnych. Miałeś szczęście. Tyle wystarczy? Thanks. Dzięki. Have a nice day. Miłego dnia. Where is it? Gdzie to jest? Where's one? Co? The body six sześciopak, który tu stał. I sold it to a Yankee. Sprzedałem jednemu Yankeesowi. Ty idioto, gdzie on jest? Well, I don't know. Właśnie wyszedł. Jesus Christ. Dokąd? Stój! Przepraszam, ale to moje piwo. Dopiero je kupiłem. Wziąłeś nie to, co trzeba. Chciałem właśnie Beamish. Było moje. Teraz jest moje. Oddaj mi to piwo, złodzieju. Hey, you crazy bastards!
taxi. Przyjmujesz dolary? McMahon Shipping. Dokąd on pojechał? Do McMahon Shipping. I am for a quid, boys. Jesus, you're breaking my nuts. Hey guys. Cześć. How you doing? Przyszedłem do Alice. See Alice. Hey Alice. Alice. Your fella's here. Twój chłopak. Hi Ray. Hi. Bob Beamish. Przyniosłeś Beamish. You wouldn't believe what I went. Nie uwierzysz, jak trudno było je zdobyć. Hey Alice, you going to introduce us? Przedstawisz nas? Or out of the Irish? Irlandczycy już ci nie odpowiadają? Of course I'm going to introduce you. This is Ray from California. Ray z Kalifornii. That's George. A to George. Sean. Danny. Jack. Jim. And my boss Gabriel. I mój szef Gabriel. Hi. I see you've got good taste. Masz dobry gust. It's for you. To dla pana. For me? Naprawdę? Really? Alice tells me what a kind and opowiadała, jakiego ma miłego szefa. Like more like it. Raczej upierdliwca. So Ray, I hear you're into kickboxing. Słyszałem, że trenujesz kickboxing. To chyba sport dla dziewczyn. Very funny, Sean. Bardzo śmieszne. No, really. I mean boxing. Boks to jest męski sport. Tylko panienki lubią wierzgać. That's what the ladies do. Mind your tongue. Zachowuj się. See, Ray, I used to be a byłem zawodowym bokserem. And I never had to kick. Nie musiałem kopać, żeby kogoś stłuc. Congratulations. Gratuluję. Alice, see me fight. Alice mnie widziała. She's my jest fan. Moją fanką. Not anymore. Już nie. Look, Ray, these boys enjoy chłopcy good lubią zakłady. So just think, może przyjmiesz wezwanie? A gentleman's contest. Pięści kontra nogi. Versus feet. Oh, Jesus. Leave him alone. Zostawcie go. Dopiero wysiadł z samolotu. 40 funtów na Shona. 50 na Yankesa. Może i my coś postawimy. Nie uprawiam hazardu. Musisz coś postawić. Sześciopak Beamish? Ale z ciebie Amerykanin. Pokaż te swoje babskie wykopy. Daj spokój. Jesteś szalony. Boli cię coś? Zmęczenie minęło.
Znowu musisz się przebrać. Masz zabłocone spodnie. Weź, zabierz go na zakupy. Przynieś nam chipsy i weź sobie wolne. Naprawdę? Jesteś cudowny. Thank you. Pleasure. See you in a bit. Hey, Ray. Ray? Unfinished business. Nie dokończyliśmy interesu. Here's the six-pack. Jestem ci winien sześciopak. Nice one. Sean, those are to było dla Gabriela. Do obiadu kupię następny. Chyba nie planujesz więcej walczyć. Cały pobyt będziesz tylko kupował ubrania. Od tej chwili wypoczynek. Chciałbym wpaść do tej morskiej knajpki, o której mówiłaś. Świetnie. Muszę się tylko przebrać. Jedź do domu, a ja kupię chipsy i spodnie. Odbierzesz mnie w firmie. Okej. Włóż je do lodówki. Lubię zimne. Na razie. I'll see you. My turn. Hi, Ben. Me too. Bastard. Oh, for fuck's sake. Hello. With you in a minute. Chwileczkę. I'm in for a quid, boys. Stawiam funta. I'll call. Sprawdzam. You ready for this, boys? No to popatrzcie. Oh. Oh. Fortress. Hey. What can I do for you? Czym mogę służyć? Hey, John. I'm looking for the... Szukam Amerykanina. Who? Ray. Raya? What do you want him for? Co? Ma coś, co należy do mnie. Tak? A co? Sześciopak Beamish. Bawicie to? Zgrywacie twardzieli, jakby to była jakaś tajna broń. A to tylko głupi sześciopak. Shut the fuck up. Zamknąć ryje, kutafony. Co ty sobie myślisz? Wypieprzaj to. You! Get the fuck out of here! The fuck? Jesus. Holy Christ. You killed him, you son of a bitch. What the fuck? O co wam chodzi? As you said, it's... Jak sam zauważyłeś, o głupi sześciopak. No, is it not funny anymore? Już cię to nie bawi? Przedtem się śmiałeś. So, who is going to tell me where it is? Gdzie to jest? No. Okay, maybe I should... A może moi przyjaciele mają zabić wszystkich? So, who's going to tell... Kto więc powie mi, gdzie to jest? Zabij ich. Ah! Ah!
zasrańcy. Gdzie jest Amerykanin? Wyszedł przed wami. Gdzie się zatrzymał? Alice mówiła, że w hotelu Angler's Rest. Kto to jest Alice? Nasza sekretarka. Wynikła strzelanina w McMahon Shipping. Wszyscy zabici. Grozi panu niebezpieczeństwo? Nie sądzę. Czy pana adres to Mill Ridge Lane? Chyba tak. Proszę czekać. Wysyłamy pomoc. Stój. Ręce do góry. Niezła myśl. Kim jesteście? Garda, oddaj broń. Co robicie? To ja dzwoniłem. Kim jesteś? Ray Brock. Pracuje tu moja przyjaciółka, Alice. Czysty. Skąd masz krew na rękach? Musiałem się ubrudzić, biorąc broń Gabriela. Widziałeś, kto to zrobił? Poszedłem po jedzenie. Znasz ofiary? Nie bardzo. Przyjechałem ze Stanów. Ktoś cię przysłał? To znaczy? Myślałem, że garda nie nosi broni. Co teraz? Wszędzie jego odciski. Na pewno przeszukali już lokal. Hotel Angler's Rest. To znowu ty. Kapela, wynoś się. Nie wożę złodziei. Proszę. Spieszę się. Alice? Hello? It's Siobhan.
Już idę. Cześć, Siobhan. Jaki jest? Miły. I przystojny. Próbował czegoś? Ciągle chce mnie pocałować w usta. Czego się spodziewałaś? To Amerykanin. Nie dam się pocałować, dopóki go nie poznam. Przyjeżdżaj szybko. Potrzebuję tej czerwonej sukienki. Na śmierć mnie pan wystraszył. Były do mnie jakieś telefony? Nie podczas mojej zmiany. Mam przyjść później? Wszystko jedno. Ray, gdzie jesteś? W hotelu, ale nie przyjeżdżaj. Wymeldowuję się. Dlaczego? Stało się coś strasznego. Nigdzie nie wychodź. Zaraz tam będę. Kto zebrał zeznania świadków? Za drzwiami znalazłem kolejne łuski. Ja. I co? Zapakujcie zwłoki. Inspektorze, zostawiła pani to na posterunku. Jeszcze ciepła. Dziękuję. Zidentyfikowałem ofiary, ale zniknęły akta pracowników. Ktoś zaciera ślady? Proszę to i powtórzyć. Wiozłem stąd Amerykanina. Alice Doyle? Garda, możemy? W sprawie? Chodzi o morderstwo w firmie przewozowej. Co się stało? Zabito kilku pracowników McMahon Shipping. Możemy wejść? Alice Doyle. Kto cię kontroluje? Dla kogo pracujesz? Dla McMahon Shipping. Trzeba będzie użyć siły. Do czego? Co to ma wspólnego z firmą? Przeszukajcie dom. Ani słowa. Alice! To ja, Ray. Stop fucking
co ten Jankes, który ukradł mi piwo. Mały romansik? Stój. Zamknij drzwi. Ręce do góry. Kim jesteś? Siobhan McCormick. Przyjaciółka Alice. Ty jesteś Ray? Co tu robisz? Alice chciała pożyczyć sukienkę. Na kolację z tobą. Gdzie ona jest? Kidnapped. Porwali ją. By who? Kto? Probably the same person. Pewnie ten, kto wywołuje tego trupa. Well, don't you think you should answer? Może odpowiesz. Yes. Who is this? Kto mówi? Nie twoja sprawa. Zapewne zależy ci na powrocie uroczej damy, która dotrzymuje mi towarzystwa. Przywitaj się. Ray? Alice? Jesteś cała? O co tu chodzi? Nie wiem. Spytaj, czego chcą. Pyta, czego chcecie. Chcę swoje piwo. To wszystko o piwo? Nie wiem, dla kogo pracujesz, ale jak będziesz zgrywał idiotę, to zabiję tę dziwkę. Co mam zrobić? Przyjedź o 7 do Ross Abbey. Znajdziesz na mapie. Jeśli sprowadzisz gliny, dziewczyna zginie. Co to za piwo, że wszystkich zabijają? Nie wiem. To jest to piwo? Nie możemy tu zostać. Masz samochód? Na ulicy. Right, go on in there. All right. I told me to meet him inside. Ready?
Pokój zarejestrowany na Raya Brocka z Kalifornii. Mamy więc amerykańskiego masowego mordercę. Ładnie tu. Na pewno nikogo nie ma? Mieszkam tylko z ojcem, a on wyjechał na pokaz koni. Ci faceci podawali się za gardę. Przyjechali z SRU. Już? Czego chce wydział specjalny? Po co rząd się miesza? Ja po nich nie dzwoniłem. Inspektor Brady? Słucham. To ja. Agent Parnell, SRU. Mój partner agent Riley. To przyjęcie prywatne. Nie wysyłałam zaproszeń. Nie zamierzamy stroszyć piórek. Możemy ich zidentyfikować? To jeden z nich. Poznajecie go? Wygląda znajomo. Co tu jest grane? Nie przyjechaliście ich tylko obejrzeć. Współpraca to ulica dwukierunkowa. Podejrzanym jest Amerykanin, Raymond Brock. Pierwsze słyszę. To zawodowiec. Zabójca? Walczy na turniejach kickboxingu. Może ich tajny agent. Albo wolny strzelec. A ci zabici? IRA. Z grupy ekstremistów. Podejrzewamy ich o kontakty z zagranicznymi terrorystami. Skoro zabił ich Amerykanin, zadzwońmy do CIA. Z całym szacunkiem, chrzani CIA. To Irlandia. Nasza jurysdykcja. Po co ci wiadomości? Chcę wiedzieć, co się stało w Shipping. Garda poszukuje niebezpiecznego zabójcy. Kevin Connolly jest na miejscu zbrodni. W hotelu znaleziono zwłoki jednej z pracowniczek. Podejrzewa się, iż zabił ją Raymond Brock, podczas gdy sprzątała jego pokój. Policja prosi o kontakt każdego, kto widział tego człowieka. Brock is considered to be quite dangerous, and anyone knowing his whereabouts is asked to contact the Garda. Thank you, Kevin. In other news, peace negotiations. Didn't tell me you. Nie mówiłeś, że jesteś zabójcą. I'm not a killer. Bo nie jestem. That guy you heard on phone. Jest nim facet, którego słyszałaś przez telefon. If all those people were. Skoro zginęli ludzie w Shipping, dlaczego nikt o tym nie wspomniał? They didn't report it. That's what I need to find out. Tego zamierzam się dowiedzieć. Przestań. Oszalałaś? Musimy się przekonać, o co tu chodzi. Na pewno nie my. To mój problem. Alice jest moją przyjaciółką, więc to nasz problem. Zakładam, że to nie cukierek. Nie sądzę. To ponad nasze siły. Zadzwońmy do gardy. Przecież poszukują mnie za morderstwo. Po co zacierał ślady w Shipping? Żeby zyskać na czasie. Po co? Chcę zatrzymać kolegów w grze. Na pewno ukryją się z powodu zamieszania. Alice? Hello? It's Siobhan.
Ostatni numer to telefon komórkowy. Prawdopodobnie Malloya. Wiesz, co robić. Co znalazłeś? Wszystko posprzątane. Ktoś zatarł ślady. Jestem podejrzany o morderstwo. To nie są amerykańscy gliniarze. Jeżdżą jak szmaciarze. Zapnij pas. Do kogo dzwonisz? Do Malloya. Po co? Martwię się o Alice. Nie odpowiada? Malloy? Kto mówi? Nieprawda. Gdzie Malloy? Gdzie jesteś? Co się stało? Wszyscy udają kogoś innego. Garda, pokojówka, a teraz ten. Jak w teatrze. Dzwonił z tej okolicy. W czym problem? Miałeś dość czasu. To nie takie proste. Dzwonił na komórkowca Malloya. Jego sieć przesyła sygnał do naszej, a potem tutaj. Co to było za imię z taśmy tej dziewczyny? Sprawdź, czy w tej okolicy mieszka jakaś Siobhan.
Nie możesz im tak tego oddać. Nie mam wyboru. Oni się nie patyczkują. Gdzie to schowałaś? W chlewie. Dzień dobry, panie Brooke. Coś ty za jeden? Brudny Harry. Zauważono Brooka w Shipping. Uciekł, ale namierzyliśmy jego samochód. Cieszę się, że nie jest pan zawodowym graczem. Prawda, Riley? Tym lepiej, że znaleźliśmy pana pierwsi. Dłużej pan pożyje. Nadarza nam się wspaniała okazja. W piwie były zapalniki nuklearne. IRA dogadała się z Rosjanami i miała sprzedać je na czarnym rynku, ale ukradł je ten Malloy i chce dobić targu. Właśnie, ma pan szansę zostać bohaterem. Malloy chce sprzedać zapalniki na Bliski Wschód, ale z pana pomocą nie trafią w nieodpowiednie ręce. A co z Alice? Postaramy się ją uratować, ale najpierw musimy odzyskać Beamish. Widziałaś tu gdzieś Beamish? Piję tylko jasne. Panie Brock, gdzie ono jest? Do Shipping przyszło dwóch facetów udających gardę. Może oni je mają. Przypominam, że poszukują pana za zamordowanie pokojówki. Spytam jeszcze raz. Gdzie Beamish? Wypiłem. Głupi osioł. Dobrze wiecie, że to nie on zabił. Nie w tym rzecz. To ten. Zatrzymajcie ich. Masz podejrzanego o morderstwo. Oddaj mi go. Słyszy pan, panie Brock? Może zmieni pan zdanie?
Gdzie on jest? Skoczył na piwko. Przeszukaj dom. To, że pracujecie dla agencji i nosicie broń, nie znaczy, że możecie utrudniać śledztwo. To nie jest wasza jurysdykcja. To lokalne dochodzenie. Słyszałeś, Parnell? I co? Który umie jeździć konno? Co tu jest grane? Wypuściłeś podejrzanego, a teraz zabierasz koronnego świadka? Myślałam, że współpraca to ulica dwukierunkowa. Skontaktuję się z panią później. Gdzie Alice? First things first. Wszystko w swoim czasie. Oddaj piwo. Where the hell's Alice? Gdzie Alice? Oh, Alice. I'm afraid she couldn't. Niestety nie mogła przyjść, ale pozdrowię od ciebie.
Where's Alice? Gdzie Alice? Why don't you just beat it out of me? Chcesz to ze mnie wytłuc? Jest. Myślisz, że jeszcze żyje? Pani inspektor się rozczarowała, przekonawszy się, że nie jesteś seryjnym zabójcą. Oddałem im towar, oni i tak chcieli mnie zabić. Na szczęście Siobhan powiedziała, gdzie pana szukać. Czy Alice żyje? Spokojnie. Żyje? Nie martw się, zajmiemy się nim. Okay, guys, we'll take it from here. Przejmujemy więźniów. Zgadnij co? Znowu zapomniałem. Zapaliła się rezerwa. Mogliby zatankować przed robotą. SRU to osły. Thank you.
Byłem świadkiem morderstwa. Zastrzelono dwóch mężczyzn. Możemy zadzwonić? Wszystko w porządku. Ciągle myślą, że jesteśmy po ich stronie. A co zrobić z kobietą, którą porwał Malloy? Co powiedział? Nie schrzańcie tego. Dziękuję, panowie. Kate was odprowadzi. Wyposażenie rządowych. Skąd on go wziął? Widać, twojemu chłopakowi nie zależy, czy przeżyjesz. Jak to się stało, że ten Jankes dorwał się do mojego piwa? Zaszło nieporozumienie. Nie chce ci się pić? Raymond. Zaczynasz mnie wkurzać.
Jednak coś nas łączy. Przewaliłeś już dwie szanse. Jeszcze raz i dziewczyna umrze. Przynieś mój towar na plac Galloway za godzinę. Co powiedział? Oszalałeś? Nie dostanie ich. Nie pozwolę tego wykorzystać. Stawką jest życie wielu ludzi. Idziemy po Alice. Dokąd? Słyszałem odgłosy pubu. Chyba wiem, który to był. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się rozwalony detonator. Moje piwo. On tu jest. Kto? Ten Amerykanin. W pubie? Siedzi przy barze, jakby szukał guza. Gdzie on jest? Dopiero to było.
Sprawdźcie, czy ma je przy sobie. Raymond. Raymond. Raymond! Gdzie detonatory? Po co mam ci mówić? I tak mnie zabijesz. Owszem, ale możesz jeszcze wybrać. Śmierć szybka albo wyjątkowo bolesna. Na jedno wychodzi. W takim razie zabawimy się z Alice. Zabieraj łapy. Patrzcie, co znalazłam na dworze. Mam detonatory. To zmienia postać rzeczy. Co się stało? Ślepa jesteś? Zobacz, co zrobili. Detonatory są bezużyteczne. Zniszczył je. Wydaje ci się, że to zabawne? Zostaw go. Nie mamy na to czasu. Zabij go. A potem ją. Zabij wszystkich. Zabili ich. Dostałaś? Nie. A ty? Chyba nie. Co jest grane? To ślepaki.
Jesteś cały? Tak. Skrzywdził cię? Za tobą. Kopę lat. Wszystko spieprzyłeś. Jesteś naiwnym baranem. Tak powiadają. Co tam się dzieje? Chodźmy. Spokojnie. Kim jesteście? Pracujemy dla firmy. Jakiej? Jesteś Yankesem. Rusz głową. Ile znasz firm? CIA? Nie żyje. Wiesz, ile czasu ich rozpracowywaliśmy? Chcieliście, żeby Malloy zdobył detonatory? Mieliśmy znaleźć ich podwórko. Dlaczego sami się nie podstawiliście? Przez politykę. Czekajcie. Nie zbierzecie nawet dowodów? To nie nasz rewir. Tak naprawdę wcale nas tu nie ma. Skoro was nie ma, to nie zaboli. Siobhan, proszę. A te dla ciebie, Alice.
Wersja polska, HBO Polska. Tekst Artur Nowak. Czytał Tomasz Sandak. Don the Dragon Wilson. W filmie Detonator. W pozostałych rolach. Zdjęcia. Yeah.
Sam to wezmę. Dzięki. Czekaj. Moje kwiaty. Scenariusz i reżyseria. Hey, Ray. Ray? Unfinished business. Nie dokończyliśmy interesu. Jestem ci winien sześciopak. Nice one. Sean, those are to było dla Gabriela. Do obiadu kupię następny. Chyba nie planujesz więcej walczyć. Cały pobyt będziesz tylko kupował ubrania. Od tej chwili wypoczynek. Chciałbym wpaść do tej morskiej knajpki, o której mówiłaś. Świetnie. Muszę się tylko przebrać. Jedź do domu, a ja kupię chipsy i spodnie. Odbierzesz mnie w firmie. Okej. Włóż je do lodówki. Lubię zimne. Na razie. I'll see you. My turn. I'm in. Me too. Bastard. Oh, for fuck's sake. Hello. With you in a minute. Chwileczkę. I'm in for a quid, boys. Stawiam funta. I'll call. Sprawdzam. You ready for this, boys? No to popatrzcie. Oh. Oh, fuck. What can I do for you? Czym mogę służyć? Hey, John. I'm looking for Szukam Amerykanina. Who? Ray. Raya? What do you want him for? Po co? Ma coś, co należy do mnie. Tak? A co? Sześciopak Beamish. Bawi cię to? Zgrywacie twardzieli, jakby to była jakaś tajna broń. A to tylko głupi sześciopak. Shut the fuck up. Zamknąć ryje, kutafony. Co ty sobie myślisz? Wypieprzaj to. You get the fuck out of here. The fuck? Jesus. Holy Christ. You killed him, you son of a bitch. What the fuck's going on? O co wam chodzi? As you said, it's jak sam zauważyłeś, o głupi sześciopak. No, is it not funny anymore? Już cię to nie bawi? Przedtem się śmiałeś. So, who is going kto mi teraz powie, gdzie to jest? No? Okay. Maybe I a może moi przyjaciele here mają zabić wszystkich? So, who's gonna tell kto więc powie mi, gdzie to jest? Zabij ich. Yeah.
Skąd to się tu wzięło? Mam Beamish. Dzięki uprzejmości Ira. Jakieś kłopoty? Żadnych. Miałeś szczęście. Tyle wystarczy? Dzięki. Miłego dnia. Gdzie to jest? Co? Sześciopak, który tu stał. Sprzedałem jednemu Jankesowi. Ty idioto, gdzie on jest? Właśnie wyszedł. Dokąd? Stój! Przepraszam, ale to moje piwo. Dopiero je kupiłem. Wziąłeś nie to, co trzeba. Chciałem właśnie Beamish. Było moje. Teraz jest moje. Oddaj mi to piwo, złodzieju. Przyjmujesz dolary? McMahon Shipping. Dokąd on pojechał? Do McMahon Shipping. Quit, boys. Jesus, you're breaking my nuts. Hey, guys. Cześć. How you doing? Przyszedłem do Alice. You see Alice? Hey, Alice. Alice. Your fella's here. Twój chłopak. Hi, Ray. Hi. Hi. Bought Beamish. Przyniosłeś Beamish. You wouldn't believe what I went. Nie uwierzysz, jak trudno było je zdobyć. Hey, Alice, you got to introduce us. Przedstawisz nas? Or out of the Irish, Irlandczycy już ci nie odpowiadają? Of course I'm going to introduce you.
This is Ray from California. Ray z Kalifornii. That's George. A to George. Sean. Danny. Jack. Jack. Jim. And my boss Gabriel. I mój szef Gabriel. Hi. I see you've got good taste. Masz dobry gust. It's for you. To dla pana. For me? Naprawdę? Really? Alice tells me that Alice opowiadała, jakiego ma miłego szefa. Raczej upierdliwca. So Ray. I hear you're into kickboxing. Słyszałem, że trenujesz kickboxing. To chyba sport dla dziewczyn. Very funny, Sean. Bardzo śmieszne. No, really. I mean, boxing. Boks to jest męski sport. Tylko panienki lubią wjeżdżać. That's what the ladies do. Mind your tongue. Zachowuj się. See, Ray, I used to be a byłem zawodowym bokserem. And I never had to nie musiałem kopać, żeby kogoś stłuc. Congratulations. Gratuluję. Alice, see me fight. Alice mnie widziała. She's my jest moją fanką. Not anymore. Już nie. Look, Ray, these boys enjoy chłopcy lubią zakłady. So just thinking, może przyjmiesz wyzwanie? Pięści kontra nogi. Versus feet. Oh, Jesus. Leave him alone. Zostawcie go. Dopiero wysiadł z samolotu. 40 funtów na Shona. 50 na Yankesa. Ray, może i my coś postawimy. Nie uprawiam hazardu. Musisz coś postawić. Sześciopak Beamish? Ale z ciebie Amerykanin. Pokaż te swoje babskie wykopy. Daj spokój. Jesteś szalony. Boli cię coś? Zmęczenie minęło. Znowu musisz się przebrać. Masz zabłocone spodnie. Weź. Zabierz go na zakupy. Przynieś nam chipsy i weź sobie wolne. Naprawdę? Jesteś cudowny. Thank you. Pleasure. See you in a bit. Hello, Alice. Witaj, Alice. So you really came? Naprawdę przyjechałeś. Yes, I sure did. Hi, Ray. Cześć, Ray. Wybacz, denerwuję się. Me too. Ja też. Well, would you like to come in? Wejdziesz? Great weather you have here. Fajną macie tu pogodę. Don't count on it. Lepiej uważaj. We get four seasons cztery pory roku w jeden dzień. It could rain at any zaraz moment. Może popadać.
Thanks. You're taller than I thought. Jesteś wyższy niż myślałam. Come on. I'll show you the rest. Pokażę ci resztę domu. And this is the den? To pokój, w którym cię poznałam. Everything is just the way you described. Zupełnie tak, jak opisałaś. This is where I spent. Tu spędziłam większość nocy, zdradzając swoje tajemnice nieznajomemu w cyberprzestrzeni. A teraz jesteś tu ciałem. Dziwny sposób na zawieranie znajomości. Przyjaciele nazwali mnie wariatem, kiedy im o tym powiedziałem. Nie sądziłam, że się spotkamy. Sam nie mogę w to uwierzyć. Znajdziemy ci pokój w hotelu. Hotel? Zarezerwowałam ci miejsce. Myślałem, że zostanę tutaj. To jest Irlandia. Jedziesz do pracy? Szef nie dał mi wolnego. Ale wpadnij, kiedy odpoczniesz. Chłopcy się ucieszą. Mówiłam, że trenowałeś kickboxing. Spóźnię się. Do zobaczenia. Co pije twój szef? He loves Beamish. Uwielbia Beamish. Okay, I'll see you later. Do widzenia. Grant. Na razie nieźle. Let's go. Jedźmy. Jimmy! Jimmy! Yeah? Don't open the pub, okay? Nie otwieraj pub.